Witam Państwa bardzo serdecznie, Katarzyna Pawłowska, TV Reklama. Znajdujemy się na Fame MMA 11, jest ze mną Kubańczyk. Siemanko, hej, cześć. No, jak się bawisz? No świetnie, dzisiaj miałem okazję sprawdzić się w roli komentatora. Z tego co czytałem, to ludziom się podobało, także jestem bardzo zadowolony. No tak, ostatnio w naszej rozmowie wspominałeś, no ale był stresik gdzieś. Nie, ja się czuję w takich sytuacjach jak ryba w wodzie, ja lubię ludzi, kocham gdzieś występować na żywo. A to jest jedna z moich większych zajawek, komentowanie, od zawsze chciałem spróbować. Dostałem szansę skomentować dwie walki na jednej z gali Fame MMA. Potem komentowałem całą galę Hype MMA, no i teraz udało się po prostu zostać tutaj i mam nadzieję, że kiedy będę walczył, to po prostu będą znajdowali gdzieś tam mi zastępstwo, a jak nie będę walczył, to będę się spełniał w roli komentatora, no bo lubię to po prostu robić. Czyli fajna, no znaczy no nie pierwsza przygoda, ale jednak czujesz się w tym jak ryba w wodzie i chciałbyś to kontynuować. Tak jest. Okej, no to tutaj jesteśmy już praktycznie, jesteśmy już po wszystkich walkach, więc ty miałeś taki, można powiedzieć, wszystko podane na talerzu, prawda, wszystko widziałeś z pierwszej ręki. No powiedz mi, zgodzisz się na pewno też ze mną, że to jest gala bardzo wielu zaskoczeń, prawda? No tak, tak, bardzo wielu zaskoczeń. Bardzo zaskoczyła mnie remis Maksyma z Filipem Zabielskim. Myślałem, że tutaj bardziej Maksym się przyjedzie na Filipie, natomiast Filip zrobił na mnie ogromne wrażenie i postawił się, za co ogromne gratulacje. Natomiast no, dużo się działo podczas dzisiejszej walki. Głównym show, czyli ostatnia walka sportowców tak naprawdę, Norman Parke i Borys Mańkowski, też nie możemy być zawiedzeni, no bo świetnie się pokazali panowie, świetny pojedynek, bardzo mocno sportowy, na wysokim poziomie sportowym, także no fajnie się oglądało tą dzisiejszą galę. Już jest pierwsza w nocy, troszkę szybko zleciało, ale naprawdę nie wiem kiedy. Szybko, bo naprawdę było dużo emocji. No tutaj rozpoczęliśmy od nokautu, tak? Wujaszek Fericze, wyglądało to bardzo poważnie. Jak ty to oceniasz? No naprawdę drastycznie to wyglądało, tam od prawy na prawy i bardzo często dochodzi do takich nokautów właśnie w walkach, że jest prawy na prawy i często dochodzi do takiego nokautu, że oboje zawodników po prostu padają. Natomiast tutaj doszedł pierwszy cios ze strony Piotra Szeligi, no i Wujaszek Fericze musiał po prostu uznać wyższość rywala. Natomiast gdyby doszedł pierwszy cios Wujaszka w stronę Piotra Szeligi, to też myślę, żeby było ciężko, więc no bardzo potężnie trafiony cios. Poszła wymiana, gdzieś tam Wujaszek Fericze opuścił tą rękę, no i skończyło się jak skończyło, no, drastycznym nokautem. No bo tutaj też popytam cię o trochę walk, które tutaj my w środowisku naszym gdzieś tam dziennikarskim komentujemy. Kolejną taką walką, która była rzeczywiście na językach, no była walka Saszy i Krystiana. Też myślę, że takie niemałe zaskoczenie, tym bardziej, że Sasza jest debiutantem. Znaczy ja wiedziałem, że Sasza na pewno gdzieś tam ukrywa swoje przygotowania, bo no no i to się sprawdziło, co dzisiaj widzieliśmy, tak, bardzo dobrze przygotowany. Na początku przeszkodziła mu na pewno kontuzja palca, tam nie wiem czy jednego, czy nawet kilku, gdzieś tam złamanie. I to było widać, że on faktycznie utykał na tą nogę już po pierwszej rundzie. No co, no Krycha fajnie się pokazał, to naprawdę była fajna walka, już pomijając te wszystkie aspekty poza walką, tak, czyli ten cały trash talk i to wszystko, to naprawdę fajnie się zaprezentowali obaj zawodnicy i fajnie się to oglądało. Walka kobiet, no dziewczyny też, 3 rundy, też dość fajne widowisko, fajnie się też, myślę, z mojej strony bynajmniej to oglądało. Tak, to widzisz, tutaj czarny pas Taekwondo ze strony Way of Blonde, natomiast z drugiej strony Patrycja Wieja, bardzo dobrze przygotowana. No i co, no widzieliśmy gdzieś tam dużo kopnięć z tego taekwondo właśnie, no ale przede wszystkim poukładana głowa i doświadczenie Way of Blonde, tak? Poukładała sobie tą walkę tak, jak chciała ją rozegrać. Świetnie gdzieś tam ustawiała w stójce, kontrowała, biła proste ciosy, które tam owocowały. No i Patrycja Wieja, przede wszystkim myślę, że zabrakło doświadczenia, bo rzucała się gdzieś tam, skakała, opuszczała ręce. No to nie była naturalna walka, ale myślę, że jeżeli będzie próbowała swoich sił dalej, to ma naprawdę ogromne predyspozycje, żeby gdzieś tam osiągać sukcesy. No dobra, a tutaj też bardzo komentowana walka Władca Piekieł, który chyba tam nawet ma jakieś berło z tego, co tutaj widzę. Władca Piekieł i Filipek. Jak tą walkę ocenisz?
No, mocna stawka, 100 tysięcy złotych. Tak naprawdę w tej walce najbardziej emocjonująca była pierwsza runda, bo po pierwszej rundzie się wszystko rozwiązało i po prostu jakoś osiadła ta walka, jeżeli chodzi o emocje. Natomiast to Filipek fajnie się obronił, gdzieś tam to sprowadzenie, gdzieś tam próbował w pierwszej rundzie, a Mateusz to obronił i wyszło na to, że Filipek był na dole i musiał się bronić. Mocny ground and pound ze strony Amadeusza Ferrari. Myślałem, że gdzieś tam ta walka się zakończy faktycznie pod koniec tej pierwszej rundy. Natomiast no, nie zakończyła się. Fajnie, że Filipek to przetrwał. Fajnie, że pokazali charakter i dali naprawdę fajną walkę. Także szapoba dla obu zawodników. No i jeszcze wrzawa tutaj, Malczyński, Tańcula. No co, no taki jest sport, takie rzeczy się zdarzają. No Marcin postawił wszystko na to obalenie i zdaje mi się, że to był błąd, ponieważ ciągnął tam to obalenie do końca, gdzieś tam poszedł pod siatkę. Arek Tańcula trafił z góry i po prostu no, uśpił Marcina. Myślę, że można było trochę inaczej próbować gdzieś tam spróbować zaatakować w stójce i wtedy pójść po to obalenie, bo bardzo widoczne było to i Arek to obronił. No i jak widzieliśmy, skończyło się to jeszcze szybciej niż w walce ze mną, bo tam chyba zajęło to 28 sekund. No szkoda Marcina, mam nadzieję, że szybko do siebie wróci, bo na pewno nie jest to nic przyjemnego, jeżeli są dwie walki przegrane w tak krótkim czasie. No życzę mu szybkiego powrotu do sił, do zdrowia. Wiem, że bardzo dużo serca włożył w tą walkę i z jednej strony było mi smutno, jak to ogląda. No słuchaj, no na pewno, jeżeli tutaj rzeczywiście jeszcze tak wypowiadasz się w takich słowach o Marcinie. Myślę, że skomentowaliśmy już takie większe jakieś wydarzenia. Powiedz mi, a ty teraz jakie plany? Już... Plany? Wiesz co, wydzwaniają do mnie, ale nie dam się namówić. Czyli dzisiaj już odpoczynek. Tak, dzisiaj odpoczynek na spokojnie. Robota zrobiona, jestem z siebie bardzo dumny. Mam nadzieję, że wam też się podobało. No i co, no ja ostatnio troszkę zwolniłem w życiu, także... Może czekam na wielkie rzeczy. Na razie pracuję w ciszy, żeby sukces zrobił szum. Tutaj też wywiadów nie udzielałem. Udzieliłem dopiero na drugiej konferencji, chociaż wielokrotnie mnie tam zapraszali na pierwszą. Gdzieś tam uciekam powolutku, żyję sobie spokojnie swoim życiem. Teraz czeka mnie przeprowadzka, kilka spraw prywatnych. Dlatego gdzieś tam się no przez te problemy zdrowotne też odsuwam i po prostu czasami bastuję. Idę grzecznie spać po prostu. Jasne, słuchaj, czasami po prostu trzeba, w pewnym wieku już człowiek po prostu też chyba nawet przewartościowuje. Ja myślę, że przesadziłem już wcześniej i po prostu już mi wystarczy. Słuchaj, ale człowiek uczy się na błędach i ważne, że do tego doszedłeś, tak? No bo niektórzy w ogóle do tego nie dochodzą, myślę, że się ze mną zgodzisz. Tak jest, bardzo miło. Słuchaj, muszę uciekać, tak. Bo mnie zaraz tutaj... Jasne, normalnie. Słuchaj, dziękuję ci ślicznie za wywiad, za rozmowę. Baw się dobrze. No dziękuję i odpoczywaj. Dziękuję. Miłego wieczoru. Trzymaj się, popa. Hej.